No dobra, po zdecydowanie zbyt długiej przerwie wracam na warszawskie Okęcie i witam Was dzisiaj z największego portu lotniczego w Polsce. Właśnie wybieram się, no właśnie, w podróż do Szczecina. Muszę powiedzieć, że nawet brakowało mi tego lotniskowego gwaru i bałaganu. Nawet stęskniłem się za kontrolami bezpieczeństwa. Dobra, trzeba sprawdzić, gdzie jest mój gate. No, sam koniec terminala. Gate 45. No dobra, to idziemy. Na dzisiejszej liście przebojów SPEQE, czyli dasz w malowaniu województwa podkarpackiego. Jesteśmy na ostatniej prostej, zaraz ruszamy do Szczecina. Właściwie dasz jest prawie pełny, więc można powiedzieć, że lot trochę jak w warunkach przedpandemicznych. To już całkiem oficjalnie witam Was w kolejnym odcinku na wingview.net. Odcinku, który poświęcony będzie lotnisku w podszczecińskim Goleniowie. W zasadzie to moja druga wizyta w tym porcie lotniczym. Pierwszy raz korzystałem z niego wracając ze Świnoujścia, ale było to lata temu i muszę przyznać, że nie zrobiłem żadnej dokumentacji ani filmowej, ani fotograficznej. Tym razem postanowiłem to zmienić. Po przylocie do Goleniowa na podróżnych czeka krótki spacer, bo wysiadając z samolotu można spokojnie dojść do terminala pieszo. Odległość nie jest duża, więc nie ma sensu podstawianie autobusu dla pasażerów. Skoro jednak już dotarłem na miejsce i dochodzę do terminala, resztę opowieści w związku z tym, że jest sezon wakacyjny i nie najgorsza pogoda, będę kontynuował już z samego Szczecina. Zostańcie ze mną do końca i dowiedzcie się, jak wygląda historia portu lotniczego pod Szczecinem. Korzystając z pięknej pogody, przeniosłem się na bulwary nadodrzańskie. Jest tu całkiem klimatycznie, bo wzdłuż bulwaru cumują łodzie, które wpływają do Szczecina. Historia portu lotniczego w Goleniowie rozpoczęła się tak jak wielu innych w Polsce. Najpierw było tu lotnisko wojskowe, które powstało w latach 1953-1956. Ówczesna baza dysponowała drogą startową o długości 1800 metrów. Na pojawienie się pierwszych samolotów cywilnych trzeba było czekać aż do roku 1967. Wówczas ruch pasażerski został przekierowany ze szczecińskiego lotniska Dąbie. Pomimo rozpoczęcia operacji cywilnych na terenie portu lotniczego, do 1994 roku stacjonował drugi pułk lotnictwa myśliwskiego o nazwie Kraków. Jeżeli chodzi o ruch pasażerski, dane za 2020 rok niestety pokazują silny wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na cały sektor lotniczy. W 2020 roku przez szczeciński port lotniczy Goleniów przewinęło się 180 tysięcy pasażerów, co wobec wyników sięgających blisko 600 tysięcy pasażerów w poprzednich latach wydaje się naprawdę skromną wartością. Swoją drogą ciekaw jestem, jak rozwiązana zostałaby kwestia nazewnictwa, gdyby centralny port komunikacyjny faktycznie powstał. We wszystkich dokumentach nowy projekt nazywany jest Lotniskiem Solidarności, a przecież to właśnie port lotniczy w Goleniowie otrzymał imię NSZZ Solidarność. Jeżeli chodzi o terminal, widzieliście go już z zewnątrz we wcześniejszych ujęciach. Nowa konstrukcja została oddana do użytku w 2001 roku, jednak już w 2005 roku w związku z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej i dynamicznym wzrostem ruchu pasażerskiego rozpoczęła się rozbudowa. Ostatecznie nowy terminal, mogący obsłużyć do miliona podróżnych rocznie, został oddany do użytku w 2006 roku. Rok wcześniej została uruchomiona za to nowa wieża kontroli lotów. Kierunki rejsów ze szczecińskiego Goleniowa to przede wszystkim trasy łączące się z podróżami zarobkowymi. W siatce znajdziemy m.in. połączenia do Londynu, Dublina, Oslo czy Stavanger. I tak oto w telegraficznym skrócie przedstawia się historia portu lotniczego w Goleniowie. Jeżeli już dotrzecie do tego lotniska, serdecznie zachęcam Was do odwiedzenia Szczecina, który niestety jest od lotniska dosyć odległy. Lotnisko od centrum miasta dzieli aż 47 km. Niemniej, jak już pokonacie ten dystans, zachęcam Was do spaceru po mieście, szczególnie rekomenduję bulwary nad Odrą, no i wybierzcie się koniecznie do Katedry Świętego Jakuba. Tam jest wieża, z której można podziwiać panoramę miasta i robi to, przynajmniej na mnie, naprawdę duże wrażenie.
Nadszedł już niestety czas na powrót ze Szczecina. Tak, widzę już na horyzoncie naszego Dasza. Tym razem będzie to SP EQF. Wyruszam do Warszawy, więc to już wszystko na dziś. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i niezmiennie oczywiście zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, tak abyście wiedzieli, że pojawiło się tu coś nowego. Do zobaczenia w kolejnym odcinku na wingview.net.